Halo, dzień dobry, jesteśmy w Wejherowie na treningu Marcina Chabowskiego, wielokrotnego medalisty mistrzostw Polski na dystansach średnich i długich, czwartego zawodnika ubiegłorocznych mistrzostw Europy w półmaratonie. Dzisiaj macie ekskluzywną możliwość zobaczenia, jak Marcin przygotowuje się do maratonu, podpatrzymy jego trening tempowy, no i po prostu zobaczycie, jak trenuje biegacz, który biega 2 godziny, 10 minut, 7 sekund na dystansie maratonu. Lecimy! Marcin rusza na ostatni kilometr swojego treningu tempowego i postaram się pobiec z nim. No dla mnie to będzie coś w kategoriach samobójstwa, ale pobiec się z mistrzem kilometr i zobaczyć, jak to jest biegać na tej intensywności. Nie mógłbym sobie chyba odmówić takiego doświadczenia, także idę. Czas mierzę od razu, bezpośrednio po zatrzymaniu, jak najszybciej się da. To najlepiej robić właśnie z osobą, która ci pomaga, która już wszystko ma przygotowane. Ty tylko zatrzymujesz się, kujesz palec. No i taki test warto wykonywać, żeby wiedzieć, w jakim miejscu się jest. Ostatnio się zakończyłem 8-8 na tysiącach, trupa. Jak myślę, po tym mocnym treningu, gdzie już też czuję mocne zakwaszenie. Zakwasił poniżej 7, tak z 6,5 byłoby dobrze. 7,1. No jednak kosztował mnie ten trening. To właśnie pokazuje, że trening jest mocny, że ta tolerancja kwasu jeszcze nie jest taka, jakbym chciał na tych prędkościach. Moja metoda przygotowań do maratonu jest taka, że od krótszych dystansów, od łapania prędkości, później przechodzę w długie. Teraz jest czas właśnie takiego wyrabiania tych prędkości, bardzo trudne treningi. Się mówi do zażygania, tak potocznie się tak mówi. Czyli na dużym kwasie, na dużym zmęczeniu, boli żołądek, boją jelita właśnie od kwasu. Umówmy się, 1000 jeszcze jesteś w stanie zmęczyć, tak? Gdzieś do 1000 metrów, a już wszystko powyżej 1000, takie dwójki, trójki w tym terenie. Co żeśmy dzisiaj widzieli, to jest naprawdę co robić. Trzeba mieć psychikę mocną, głowę. Ale ta trasa jest bardzo dobra do treningu, bo ona uczy utrzymywania kadencji, rytmu. Powiedzmy, jest odcinek płaski, czy trochę z górki. Biegniesz, powiedzmy, 1250, 255 i później jest mega pod górkę, kolega widział. I wtedy trzeba umieć, starać się utrzymać rytm, utrzymać kadencję kroku. Dlatego ta trasa jest bardzo dobra do treningu, która właśnie siłowo dobrze wzmacnia. Głowę można też poćwiczyć, utrzymania tej prędkości, więc cieszę się, że taki teren tutaj do treningu mam. Aczkolwiek brakuje w Wejherowie stadionu, bo czasami też trzeba pobiegać coś na płaskim, a tutaj niestety nawet 1000 metra nie ma płaskiego, więc to jest jedyny minus Wejherowa, że nie ma stadionu i nie ma trasy zupełnie płaskiej jak na stole, gdzie też można specjalistyczne treningi robić. Jesteśmy po treningu. Bardzo istotną rzeczą dla mnie jest to, żeby w ciągu 30 minut od treningu wypić odżywkę białkową albo zjeść coś białkowego. Kiedy to nie jest tak mocno intensywny trening, no to jem na przykład jogurt naturalny z miodem. O, a to jest Aaron, mój najlepszy przyjaciel. Nie ma innego. Nie? Aaron numer 1. Dzisiaj nam wyszło na treningu 20 km. Po południu dyszka, co daje 30 km. No to z samego treningu gdzieś tak z 2500 kalorii zużyje. No to ta dieta powinna gdzieś się zamykać u mnie w tych 4000 przynajmniej, żeby
jakoś ten wina synergetycznie nie był ujemny, nie? Jesteśmy na polu golfowym, a dokładnie Sierra Golf Club, obok Wiecharowa, dokładnie w Pilkowicach. Od zeszłego sezonu, czyli gdzieś już półtora roku bawię się w golfa. To jest mój sprzęt, mój wózek. Idziemy sobie teraz zagrać. Golf to jest dla mnie też super rozkocznie od biegania, całkiem inne emocje. Zapraszam Was na domek numer 10, żeby Wam pokazać, jak to wygląda. Niestety piła chyba wylądowała w bunkrze, że nie było dobre, aczkolwiek kierunek mógł być trochę inny. Na par 5 uderzyłem 6 uderzeń. Padł mi, jak widzieliście, bardzo długi pad. To jest właśnie to w tym golfie, że masz tą radość, że trudne uderzenie ci wyszło. Wylądowałem w bunkrze. Z bunkra tylko lekko wyszedłem, więc tutaj straciłem to jedno uderzenie. Golf to jest właśnie te emocje, że cisza, spokój, a za chwilę albo złość, bo źle uderzysz, musisz się uspokoić, bo kolejne uderzenie. Albo euforia, tak jak przed chwilą na greenie, gdzie udało mi się właśnie wsadzić długie patowanie, więc polecam każdemu tę grę. Polecam, ja się wkręciłem i mam nadzieję, że za kilka lat mój poziom będzie na tyle dobry, żeby gdzieś tam wystartować w jakichś mistrzostwach polskich. Teraz zestaw swoich ćwiczeń mobilizacyjnych, trochę stretchingowych, ale głównie mobilizacyjnych i taka dyszka rozbiegania, czyli łącznie dzisiaj 30 km i jutro, może jeszcze po treningu, jeszcze może po treningu trochę ćwiczeń rozciągających typowych, już nie mobilizacyjnych, a typowo rozciągających, relaksujących i zakończenie dnia i jutro nowy dzień, nowe treningi. Tak to mi wygląda, jesteśmy w salonie, warunki domowe, więc każdy to może robić w domu i zachęcam, bo na sprawności biegać żyje, biegać przede wszystkim powinien być sprawny, a dopiero potem myśleć o jakichś specjalistycznych treningach, bajerach, rowerach, jak to się mówi, ciężkim trenowaniu. Najpierw trzeba przygotować swoje ciało do tego, aby móc bezpieczniej szybko biegać, więc zaczynamy. Można przygotować się do treningu, trochę się pomobilizować, 15 minut wykonać kilka ćwiczeń. Zwłaszcza jak jesteśmy po ciężkiej jednostce, idziemy na drugą, warto to nasze ciało trochę rozruszać. Następny dzień treningu, jesteśmy w Wejherowie, u mnie pod blokiem, zawsze stąd zaczynam swoje treningi. Wczoraj ciężki dzień, dwa treningi, tempo run, 3-2-1. Dzisiaj wcale nie będzie lżej, bo zaplanowane mam steady run 20 km. Dzisiaj będę się skupiał tylko i wyłącznie na swoim tętnie, więc będę się posiłkował z portesterem.
Więc tak jak widzicie, robię taki blok treningowy, 2 dni mocne z rzędu, jutro będzie odpoczynek, więc wcale ten trening nie jest taki lekki. No i nic, pogoda nam dopisuje, nie ma wielkiego upału, nie ma deszczu, nie ma wiatru, więc nic, tylko biegać, zaczynamy. Ostatnie kilometry to już walka, żeby utrzymać prędkość. Bardziej mięśniowo, oddechowo tętno spoko, jednak te nogi wczoraj dostały w kość. Mieliście okazję podglądać tereny, w których dzisiaj biegałem, w których biegam na co dzień. Ja niestety, biegąc tą prędkością, to za bardzo nie skupiam się na tym, co jest dookoła. Wiadomo, że czasami jak jestem zmęczony, biegam po południu, też się zatrzymam przy koniach, pogadam sobie z nimi, pogłaszczę. Jest czas na chwilę refleksji. Ale w takich dniach jak dzisiaj to jednak jest tylko cel, muzyka ze mną i własne samopoczucie. Po ciężkim treningu czas na trochę w cudzysłowie relaksu. Trochę tutaj gardło zdarłem w gabinecie z wrzasków i pisków, ale warto, bo bez tego nie wyobrażam sobie mocno trenować.